uczą się siebie, to znaczy odbywają też jednocześnie własną psychoterapię. Akurat na kursach psychoterapeutycznych zorganizowane jest to głównie w formie grupowej, tak przynajmniej ja to kojarzę, ale taka psychoterapia indywidualna jest tutaj fundamentem. Akurat w przypadku kursu, który ja ukończyłem, rzeczywiście odbywały się te zajęcia w formie psychoterapii grupowej, w których uczestniczyliśmy, gdzie wtedy i pracowaliśmy na jakichś swoich materiałach własnych, ale też uczyliśmy się techniki. Natomiast nie wyobrażam sobie, i to też jakby jest coś, co chciałbym zaznaczyć, nie wyobrażam sobie pracy psychoterapeutycznej bez indywidualnej psychoterapii własnej. Jest to bezwzględny, nieodłączny fundament w ogóle wykonywania tego zawodu. Myślę, że psychoterapia grupowa, która jest oferowana na kursie, to jest za mało. Jednak taki setting jeden na jeden no, dopiero może jakoś pogłębić tutaj nasze własne widzenie i postrzeganie siebie. W ogóle jakby poczucie tego, jak z czym może mierzyć się pacjent, który do nas przychodzi.